możliwości chirurgii plastycznej operacja powiększenia piersi jest zdecydowanie najpopularniejszym zabiegiem. No właśnie, czy to jest zabieg, czy operacja? Rozmawiamy tutaj o procedurze, która jest wykonywana najczęściej w znieczuleniu ogólnym. W związku z tym powiedzieć o tym po prostu zabieg, no to troszeczkę za mało. Jednak słowo operacja myślę, że jest tutaj bardziej odpowiednie. Czy należy się obawiać i czego należy się obawiać, jeżeli tak? Przede wszystkim należałoby się obawiać niespełnienia oczekiwań. Także pełne zrozumienie z chirurgiem, przedstawienie swoich oczekiwań, to jest początek drogi do właściwego doboru implantów. Po powiększeniu piersi zawsze i u każdej pacjentki występują cztery powikłania. Jest to ból. Dolegliwości bólowe są dość duże przez 3-4 dni i trzeba wówczas naprawdę do minimum ograniczyć swoją aktywność fizyczną. Oprócz tego mamy kwestie blizn, które też są omawiane przed operacją i trzeba sobie zaakceptować te blizny, dlatego że bez akceptacji blizn niestety ten proces psychologiczny po zabiegu może nie przebiegać prawidłowo. Mamy również obrzęk, dlatego też dziewczyny przez 2-3 miesiące przyzwyczajając się do większego rozmiaru żałują później, że nie wybrały na przykład większych implantów. Dzieje się tak częściej niż odwrotnie. Natomiast najwięcej dziewczyn dzięki systemom przymiarowym implantów faktycznie trafia w dziesiątkę ze swoimi oczekiwaniami. Wspominał doktor o tym, żeby skonkretyzować swoje oczekiwania. Czy taką inspiracją mogą być wydrukowane zdjęcia z przykładami, jak chcemy, żeby nasze piersi wyglądały? Stanowi to pewien punkt odniesienia. Czasami też dzięki tym właśnie zdjęciom okazuje się, że mamy do czynienia z nierealnymi oczekiwaniami. Na przykład dziewczyna, która waży 90 kg, przynosi zdjęcie kogoś, kto waży może 50 kg i ma określony wygląd biustu. Przy tak dużej zawartości tkanki tłuszczowej, przy określonej budowie ciała, właśnie te zdjęcia pozwalają uświadomić, że okej, ja mogę osiągnąć ten efekt, ale proszę mi przynieść dokładnie takie ciało, z jakim mamy do czynienia tam na zdjęciu. I wtedy te pacjentki dopiero uświadamiają sobie, że sam implant nie stworzy konkretnego biustu. Wygląd piersi to jest połączenie własnych tkanek, tkanki gruczołowej, tłuszczowej z implantem. I to dopiero nam daje efekt całościowy. Jeżeli weźmiemy sobie dziewczynę, która jest całkowicie pozbawiona tkanki gruczołowej i ma bardzo mało tkanki tłuszczowej, no przez ten efekt jest najbardziej przewidywalny. Jeżeli weźmiemy sobie sytuację, kiedy mamy dość dużą ilość tkanki gruczołowej i tłuszczowej, efekt nie jest w 100% przewidywalny, dlatego że u każdej dziewczyny jest inna budowa piersi, inna jest również inne jest położenie na klatce piersiowej i inna jest reakcja skóry na rozciąganie. Mogą być to pacjentki, u których jest więcej rozstępów, bądź ich nie ma prawie wcale. Zupełnie inna grubość skóry może występować. To wszystko u każdego z nas jest troszeczkę inne. A czy każde piersi da się powiększyć za pomocą implantów? Myślę, że tak, natomiast jeżeli mamy do czynienia z bardzo dużą własną piersią, to trzeba też uświadomić pacjentce, że to zaburzy proporcje ciała i nie ingerować tak dalece w naturę. Można wówczas na własnych tkankach, tkance gruczołowej i tkance tłuszczowej, zmienić wygląd piersi, uzyskać ich uniesienie, uzyskać pożądany kształt, ale niekoniecznie jeszcze dodatkowo powiększając. Większość pań z forów czy z grup poświęconych operacjom piersi, gdzie nawzajem sobie doradzają, pokazują, mówią, że im większe, tym lepsze. Czy to prawda? Czy więcej znaczy lepiej? Nie. Najlepsze piersi to są takie, które spełniają oczekiwania danej pacjentki. Niekoniecznie muszą być duże, niekoniecznie muszą być małe, niekoniecznie muszą być bardzo krągłe, niekoniecznie muszą być w kształcie naturalnym. Nie ma jednego wzorca piersi, który by stanowił
kwintesencję pojęcia piękno. Tak samo jak dla jednej pacjentki sutki o większej średnicy otoczek będą idealne, a dla drugiej będą wręcz nieakceptowalne. Ile osób, ile pacjentek, tyle wyobrażeń o biuście. Sporadycznie zdarza się ktoś, kto przyjdzie i prosi, proszę zrobić takie piersi, jakie uważa Pan, że będą najładniejsze. To jest dość trudna sytuacja. Ja staram się unikać, wolę pracować z pacjentką, która precyzuje mi swoje oczekiwania. Jeżeli mam zrobić piersi, które tylko mi się będą podobały, możemy się dalece rozminąć z oczekiwaniami pacjentki. A jakie mamy rodzaje implantów? Implanty dzielimy na dwie podstawowe grupy ze względu na kształt, na implanty okrągłe i implanty anatomiczne. Implant okrągły z każdej strony jest taki sam. Implant anatomiczny natomiast przypomina w swoim kształcie krople wody. Jest to dopiero początek podziału implantów według kształtu, dlatego że następnym pojęciem, które bardzo często przewija się na forach dla pacjentek, są kwestie profilu bądź projekcji. Oznacza to stosunek wielkości podstawy implantu do jego wysunięcia do przodu. Mamy implanty o niskim profilu, pośrednim, wysokim. Przy implantach anatomicznych mamy również różne kształty podstawy implantu. Może być to podstawa w kształcie fizjologicznym, zbliżonym do okrągłego. Może być to podstawa wydłużona w osi długiej bądź w osi szerokiej. Jest to dość skomplikowana kwestia doboru tych implantów, bo jeżeli na przykład koleżanka o wyjątkowo długim tułowiu czuje się idealnie z implantem anatomicznym o wydłużonej osi długiej, niekoniecznie inna osoba będzie się czuła tak samo dobrze w tym implancie, posiadając na przykład krótszy tułów. Kiedyś mówiło się, że implanty anatomiczne, czyli te w kształcie łezki, włożone pod mięsień nie będą dawały efektu żadnego, więc lepiej włożyć te okrągłe. Czy to prawda? Nie, nie, absolutnie nie. Implant zawsze da nam efekt. Jeżeli jego wielkość jest dopasowana do budowy pacjentki i do jej oczekiwań, oczywiście jest to widoczne. Zresztą zapraszam do galerii na naszej stronie www. A jak to jest w przypadku samej już operacji? Jakie są techniki operacyjne i czy to jest jedna dla wszystkich? Czy jakim kluczem kierujemy się, dobierając formę operacji, umieszczenia implantu? Implanty w nowoczesnej chirurgii plastycznej umieszczane są podmięśniowo. Również na forach można znaleźć informacje o technikach operacyjnych dual plane. Dual plane 1, 2, 3. Są to modyfikacje tej metody. Ponieważ każdy biust troszeczkę się różni, nie możemy uznać, że u każdej pacjentki operację możemy wykonać jedną i tą samą metodą. Oprócz tego jest jeszcze kwestia akceptacji blizn. Dla części pacjentek wybór blizny pod piersią jest oczywisty, nie będzie w żaden sposób ta blizna szpeciła z wyglądu samej piersi. Część pacjentek woli, żeby ta blizna znajdowała się na pograniczu sutek i biel skóry. Inne pacjentki z kolei wymagają procedur towarzyszących, na przykład podnoszenia piersi. Wówczas tych blizn jest więcej i takie blizny wykorzystujemy do wszczepienia implantu. Coraz liczniejszą grupą są też pacjentki oczekujące wymiany implantów. Początkowo w Polsce ten zabieg nie był aż tak popularny, jak jest dzisiaj. Były też to kwestie finansowe. W związku z tym 20 lat temu, kiedy wszczepiano implanty, które trzeba było wymieniać, nie było bardzo wiele tych pacjentek, ale jest to grupa jak najbardziej, o której warto wspomnieć. Jeżeli mamy już przeprowadzony zabieg na piersiach i kolejny zabieg, wymianę tych implantów nie wiąże się z ich podnoszeniem piersi, wówczas wykorzystujemy te blizny, które zostały wykonane już wcześniej.
Większość pań, zastanawiając się nad operacyjnym powiększeniem piersi, obawia się tego, że za jakiś czas te implanty trzeba będzie wymienić. Co więcej, że będą musiały je wymienić na większe ze względu na to, że piersi ulegną rozciągnięciu. Na dzień dzisiejszy producenci implantów twierdzą, że implanty nie wymagają spodów technicznych wymiany w przyszłości. Wystarczy regularne badanie USG. I jeżeli nie mamy do czynienia z pęknięciem ściany, utratą integralności implantu, nie musimy tego implantu wymieniać. Ta technologia jest na rynku kilkanaście lat. W związku z tym, jeżeli sobie zadamy pytanie, czy na świecie jest dziewczyna, która dzisiaj powiedzmy miałaby 80 lat, a od 60 lat chodziła z jednymi i tymi samymi implantami, odpowiedź jest oczywista. Nie ma takiej osoby. W związku z tym, że implanty powiedzmy od około 16 lat są wszczepiane w tej technologii bezterminowej, mamy w obserwacji osoby 12 lat, 14 lat po wszczepieniu implantów i te implanty były wymieniane z tego powodu, że pacjentka życzyła sobie inny kształt, inną wielkość i faktycznie, jeżeli były wyjmowane z ciała pacjentki, one nie przypominały w żaden sposób jakichś procesów zużycia. Nic takiego nie było widać jak cieńczenie ściany czy pęknięcia tych implantów. Co będzie po dłuższym czasie? Nie wiemy tego. Możemy się tylko domyślać, że jeżeli mamy na dzień dzisiejszy kilkunastoletni okres bezpieczny, no to że na tyle możemy też powiedzieć pacjentkom, że nasza obserwacja trwa wstecz. Wszelkie informacje o tej bezterminowości pochodzą tylko i wyłącznie od producenta i z jego badań laboratoryjnych nad implantem. Producenci często deklarują gwarancję na implanty. Na czym to polega? Czym jest gwarancja na implanty piersi? Gwarancja na implanty piersi to jest osobny rozdział i każdy producent inaczej do tego podchodzi. Wiodący producenci na dzień dzisiejszy dając tą gwarancję bezterminową mówią o kwestiach uszkodzenia z powodu jakiejś wady fabrycznej implantu. Innym tematem jest gwarancja powstania seromy, czyli zbiornika płynu dookoła, też kapsuły, bardzo twardej, bliznowatej kapsuły dookoła i każdy producent ma w swojej gwarancji wyszczególnione poszczególne te scenariusze i ograniczenia gwarancyjne, które w związku z tym się pojawiają. Na naszej stronie znajduje się również taka tabelka porównująca kilku bądź nawet kilkunastu producentów implantów pod względem gwarancji i korzyści dla pacjenta. Na zakończenie powiedzmy, w jaki sposób przygotować się do operacji powiększenia piersi? Przede wszystkim pierwsza myśl, która się pojawia jako potrzeba powiększenia piersi, powinna pacjentkę skierować też na fora dla pacjentów, żeby poczytać, o co w ogóle chodzi, wstępnie wyedukować się, zanim przyjdzie się na konsultację do chirurga plastyka. Należy również sprecyzować swoje oczekiwania co do wielkości, co do kształtu, co do też położenia na klatce piersiowej, ewentualnego wyglądu sutków, jeżeli takowe mają jakiekolwiek zastrzeżenia estetyczne. Na konsultacji wiele wątpliwości jest rozwiewanych. Czasami pacjentki zgłaszają się na drugą, trzecią, nawet rekordzistka była na 8 konsultacjach przed zabiegiem, dlatego że stopniowo jej oczekiwania też ewaluowały i wymagały pewnych korekt w naszym postępowaniu operacyjnym. Po konsultacji wręczana jest karta przygotowania do zabiegu. Znajduje się tam też notatka odnośnie takiego typowo medycznego przygotowania, lista niezbędnych badań, które trzeba wykonać, jak również kwestie dietetyczne, farmakologiczne, dlatego że niektóre leki przeszkadzają nam w wykonaniu takiego zabiegu. To wszystko znajduje się na karcie przygotowania do zabiegu. W czasie konsultacji również wnikliwie pytam o choroby, uczulenia. To też są informacje, które warto przygotować, wybierając się
na konsultacje. Czyli zapraszamy do osobistych konsultacji z doktorem. Wspomniałem wcześniej o różnych rodzajach implantów. Wspominałem o implantach okrągłych i anatomicznych. Mówiłem też kilka słów o profilach. Chciałem pokazać tutaj różnicę pomiędzy implantem okrągłym i anatomicznym. Wśród implantów anatomicznych mamy profile niskie, średnie i wysokie. Te trzy implanty nie znajdują się tutaj przypadkowo. Na pierwszy rzut oka widzimy, który jest mniejszy, który jest większy, ale jeżeli sobie je położymy w taki sposób, okazuje się, że średnice są takie same. Co to znaczy? To znaczy, że wielkość tego implantu różni się wyłącznie w parametrze projekcji, czyli odległości od ściany klatki piersiowej do przodu. Ten implant da nam bardzo naturalny wygląd i stosunkowo płytki rowek. Ten wygląd zdecydowanie bardziej sztuczny i dużo głębszy rowek. To jest profil pośredni. Tutaj też widać różnicę, ale już nie tak, jak porównujemy profil wysoki z profilem niskim. Przygotowując się do zabiegu, wybierając wielkość implantu, pracujemy na przymiarach. Przymiar to nie jest implant, natomiast jest to możliwość doboru rozmiaru według oczekiwań pacjentki. Robimy to przy użyciu dużego lustra, wystarczy przyłożyć do siebie i widzimy przewidywalny efekt pooperacyjny. Mniejszy bądź większy. Od zeszłego roku mamy też nowość, są to implanty X-Tra. Bardzo często sprawa poruszana na forach w internecie, o co chodzi z tym implantem X-Tra. Implant X-Tra to jest ten, jest wypełniony żelem w 100%, zwykły implant mniej więcej w 80%. Jeżeli sobie spojrzymy, jak one leżą na płaskiej powierzchni, zwykły implant delikatnie się marszczy. Jest to spowodowane dostosowaniem go do kształtu klatki piersiowej, gdzie ściana klatki piersiowej jest lekko wypukła i już nam wszystkie te pomarszczenia zniknęły. Te implanty są delikatnie bardziej miękkie od implantów X-Tra. Wszystkie pacjentki zapraszam na konsultacje, żeby osobiście sprawdzić różnicę. Tego przez kamerę nie jestem w stanie Państwu przekazać. Jeżeli mamy do czynienia z pacjentką, która jest wyjątkowo szczupła i chce implant, który przekracza własną grubość piersi, tu w strefie bocznej, musimy się liczyć ze zjawiskiem ripplingu, czyli widocznego marszczenia się boku piersi przy pochylaniu się do przodu. Przy implantach X-Tra, ponieważ są w 100% wypełnione żelem, to marszczenie jest zdecydowanie mniej widoczne.